Człowiek, który oddaje serce w wywiadach, część druga. Nazywam się Weronika Piątek, jesteśmy na kanale BetClick, a ze mną jest Alan. Piątek to będzie przyjazny dla mnie. Pierwszy piątek na Babilonowe Strzelece dzisiaj, tak więc muszę być fresh. Czyli melanż. Nie, ja już nie piję i no nie baluję, nie? Tak? Ja do swoich słów się zobowiązuję, wykonuję swoje, jak to się mówi, zadania, które powierzyłem sobie. Chyba obudziłem swojego starego Alana, jednak to życie na trzeźwo i bez jakichś żadnych używek i tak dalej jest naprawdę chyba dużo lepsze. The next Christmas. Baluję jeszcze więcej? Znaczy balowałem po Nie, nie wyglądasz właśnie jakbyś balował. No, ja wiem, że nie baluję, ale ja mocno nie baluję. Ale no, to co lubię sobie, jak to się mówi, popić sobie parę dryneczków, lubię sobie na odstresowanie się. Nie, ja już nie piję i no nie baluję, nie? Tak? Okej, jakbyś miał ocenić swoją inteligencję od 1 do 10? 8. Ty masz ile? 30. Okej, a gdybyś urodził się 10 lat temu, ile miałbyś lat? Jak mógłbyś urodzić 10 lat temu? Jak ci się podoba wizja walki na Stadionie Narodowym? No bo może będziesz jednym z bohaterów tego wieczoru. Czy ja będę wszystko robił, żeby tam zawalczyć, bo to jest moje marzenie. Od dziecka tak naprawdę, wcześniej grałem, to chciałem tam zagrać kiedyś. A jakbyś dziecko, to nie było stadion. No właśnie, stadion ma 12 lat czy 14. Narodowego. Ale chodzi mi, że wiesz, że tysiąclecia był. Przy takiej pomnice, nie? No tak. A tobie lepiej idzie w K1? Tak, ale też mi dobrze zacisie, dobrze nie wepa. Co? Też mi dobrze idzie wepa. Tak, ale też mi dobrze zacisie, dobrze nie wepa. Co? Też mi dobrze idzie wepa. Ja szczerze, jeśli chodzi o Denisa, nie żywię już jakiegoś do niego jakiegoś urazu. Ale ja widziałem, że to ty zacząłeś. Co? Bo jak wchodziliście, to ty pierwszy w niego czymś rzuciłeś. Chyba kubkiem z wodą. Nie, kapslem, nie, on we mnie kapslem pierwszy rzucił. Tym krążkiem, potem żeśmy to, tak, żeśmy się zaczęli rzucać. W hotelu zaczął mnie tam dusić, mnie bić w hotelu kiedyś. Tak ja mu też tam przypomniałem, że już nie podaruję. O, jedno była para w sobotę, od innego już dużo, no ino no, leżą na basenie. Na Freak Fight jest taki atak, no umówmy się, no. Dobra, bo jest to góra, bo rząd chce przygrywać, czy to zatrzymanie Buddy, czy w ogóle pozdrowienia dla Buddy do więzienia. Wiesz. Słoniają sobie twarz, wycierają sobie twarz naszą federację, bo kradą kolosalne pieniądze i k***o były gówno ostatnio ten, nagonka taki na skręty, bo za takie pieniądze, że nawet w palec się nie mieści. Nie no, to znaczy no, to podatki, nie? Widzowie, sparujcie w kaskach, tylko tyle powiem, sparujcie w kaskach. Nie ty. Tobie też pewnie... No przy tym co Buda, bo niby tam nie rozliczył się, nie rozliczył. Dobra, Alan. Nic złego tylko nikomu nie zrobił. A to, że się nie rozliczył, to się nie rozliczył i tyle. Czy uważasz, że to jest jakaś nagonka na niego? Czy ktoś uważał, że wiodło mu się w cudzysłowie za dobrze i gdzieś tam kogoś to zdenerwowało? Ja trochę też chyba bardziej politycznie, tak jak oglądałem jakąś debatę, że Tusk to odpierdala, tak kradnie pieniądze, to zamiast się zająć, że na przykład chyba tam 49 miejsc robią dla uchodźców, to teraz wszystko ma się na budżecie, jakimiś tam pierdołami, jakimiś takimi się... się zajmują, a nie patrzą na to, jak Tusk kraje. A jak tam twój stan psychiczny? A jak twój? Ja to nie otwarcie, ludzie mnie wiedzą, że jestem pierdolnik, ale chyba gdzieś jeszcze są te granice. Ale po prostu jestem pierdolnik, ludzie jedzą sobie od jej, wiesz. Tak, bo przecież nie dało się otworzyć rękoma. Tak jakbyście kiedyś pytali, jak się otwiera takie napoje, to trzeba odgryźć. Nie można odkręcać ani normalnie tego... Kapslem, zawsze go otwieram. Kibiców ciekawiła twoja drama z Ferrari. Pełno pała, to kura powyzywała go kura drogę, bo to co on odpierdala w tej klasie, to już jest kurwa szczyt, nie to, że hamsa, tylko szczyt bezczelności w stosunku do kibiców. W stosunku, nie do mnie, czy do kogoś i z zawodników, czy do włodarzy. Ja do włodarzy tak samo, bo kurwa obiecuję sobie kurę z do dupy, za przeproszeniem. I mówię, to jest już szczyt bezczelności, to co on odpierdziała w tej klatce. Powiedz mi, a jak zareagowało ogólnie twoje otoczenie, wszyscy znajomi, kiedy wszyscy się dowiedzieli, no, że w końcu ta walka z Amadeuszem Ferrari dochodzi do skutku? No dobrze, no kurde, wiesz, no fajnie dla ludzi. Opowiedz o tym spotkaniu w klubie. Ja bym chciał was zobaczyć tam to spotkanie, nie? Dwóch przyjaciół, słuchajcie, spotyka się w palarni, tak? W palarni jeszcze podobno. No, ja w palarni, widziałbyś mnie kiedyś w jakiejś palarni. Ciekawy jestem tego spotkania. Nie, co on tam robił? Ta głupa palił, sorry. A co twoi trenerzy na to wszystko?
No co, szkoda, że to w boksie, ale... Ale zrobimy to i to. To, to i to. Chodzi mi, że zrobimy, że to zrobimy, nie? To nie ty wybierałeś formułę, tak? Ja tylko powiedziałem, że... Ty się godziłeś na wszystko. Tak. MMA, tak. K1, wszystko. Sumo, tak. Kisiel. Nie. Kisiel to kurwa u ciebie. Dziwna propozycja, ale nie wiesz, nie oceniajmy. Poczekaj, bo akurat złe miejsce. Dobra, nieważne. Wracając do tematu. Zdrowo po weekendzie boli, co? Nie. Później ci powiem. Co ciebie dzieli, a co ciebie łączy z Cassio? Bo łączy was, o ile pamiętam dobrze, występ w wspólnym programie, ale co potem? Nie łączy nas nic. Ja nie jestem kurwa ciepły, nie? No. Teraz będzie, że ciebie podrywam, ale no muszę zapytać, jak twoje sprawy sercowe? Czy masz dziewczynę, czy jesteś wolny, czy wolny zajęty? Jestem. Wolny jestem. A ty? Zajęta. Dlaczego jesteś wolny? Dlaczego jesteś zajęta? Bo ładnie wyglądasz. Mamy taki sam kolor. Co? Sam kolor mamy. No mów, wpadę, dawaj. Wpadę. Jak on pluje! Co ci się dzieje? Nigdy tak nie plułeś. Tak? Masakra. Nie, pluj mi na statyw. Myju ty. Jezu Chryste. No właśnie, ale nie pozostałeś dłużny i również się później na niego rzuciłeś. No kurwa, co ty odpierdolisz, chłopie, no. Pozostałeś dłużny i również się później na niego rzuciłeś. Dokładnie nie wiem, co tam się stało. Jakbyś mógł przybliżyć. Co? Gdy wy zaczniecie oddrać lek. Ja pierdolę. Nie no, przecież człowieku. Oj. Więc ja weź ty coś powiedz ty. Oglądałam tylko, zerkałam, słuchaj, kątem oka. Tak? No i co tam się zadziało? Gdzie? Ludwiczek patrz dopiero... Patrz na Ludwiczka. Ludwiczek już jakby przed po kabanosy. Słuchajcie, no powiem wam szczerze, jestem w szoku to, co się tutaj wyprawia. Czy ty w ogóle jesteście... Z Szachtą na pewno konflikt nie jest udawany, tylko jest realny. Tak. I tutaj bardzo mocno wypowiadałeś się u szalonego reportera o nim. Dlaczego tak? I to ci zarzucał też. Dlaczego tak mocno? A nie wiem. Nie pamiętam. Szachta nie jest taki mocny, na jakiego się wielu osób wydaje? Pompka do BMX-a zwykła, jeszcze raz? Zwykła pompka do BMX-a, ty. Czemu tak? Zwykła pompka, ty. A ty z Denisem Lebrygą byś nie chciał zawalczyć? Dlaczego wy się nie lubicie? No wiesz, chodzi i kurwiesz. Kocopoły. Robi wszystko, teraz tańczy jakieś kurde głupoty z tym sekwentu. Też tańczyłeś. Co? Co powiesz o walce Denisa? Co? Natomiast widzimy, że zostałeś liścia. Co? Nos napraw. Co? Nos napraw. Nie, dobry jest. Wczoraj mówisz, że nie. Ja czy ja muszę go naprawić? O, Lizzy wstała i od razu jak się obróć. Co? Ale w Ostrowcu Świętokrzyskim jesteś, przestań się, znasz ten dowcip o skunksie? Szedł skunk z drogą, obcięli mu tyłek. Obejrzał się. Nie, obejrzał się. Obcięli mu głowę, wiesz jaki z tego morał? Nie oglądaj się za D, bo stracisz głowę. Świetna historia. Twoja ostatnia walka to wygrana z Dominikiem Zadorą, gilotyną. Potem miałeś walczyć z Michałem Wampirem Pasternakiem, ale okazało się, że złapałeś kontuzję. Co teraz w twoich planach? Czy to jest tak, że ciebie niedługo zobaczymy właśnie z Wampirem, czy może masz coś innego na oko? Ta walka jest na pewno nieunikniona z tą pasą do butów, więc... Czekaj, żeby ludzie go czekali. Dla mnie to jest zwykła pała, która, kurwa, wiesz, przyszła wie skąd, kurwa, wiesz, EBEB go wypromowało, jeszcze EBEB mu pisało teksty, on, kurwa, sam na nic nie wpadnie, dlatego on jest nudny, on jest, kurwa, taki jakby bezpłodny, nie? To jest jakby, kurwa, wiesz, taki, kurwa, plemnik, kurwa, szwędający się, kurwa, wiesz. A, Michał ci trochę ciśnie cały czas, nie? No Michał tak, no Michał to, kurwa, cały czas mi ciśnie, więc ja mu nie pozostaję próżny i odpowiadam mu to samo. A z Michałem Pasternakiem, jak w tej chwili, ewentualnie twój pojedynek gdzieś będzie w grze? Z Wampirem. No, tak. Bo ja chcę, tak jak 18 maja. No co się zagrabiłeś? Tu na górze. Pani Marianno, proszę pokazać pośladki. Myślę, że mąż cię nie obrazi. Jak pani świeci dupą, świeci swoim bajką? Kurde, mocna dyskusja tutaj, a my pomiędzy, nie? Alan. Oreo. Dobra, Alan, to zdrówka życzę, żeby się już nic nie wykraczyło i widzimy się za 5 dni. Wykraczy. Cześć. Nigdy nie zapomnę, jak ta blondyna na niego
patrzył jak nasze pasa, to był jej ostatni wywiad w pracy. Sparowałeś tutaj taki pełen emocji, nabuzowany. Co się stało? Możesz nam wytłumaczyć tak w skrócie? Słucham? Myślisz, że ktoś inny potrafiłby ciebie tak dobrze prowadzić jak Filip? Słucham? I ty się nadajesz na takie spoty reklamowe. Słucham? Powiedz mi, miłość czy sława w takim razie? Słucham? To jest twoja odpowiedź na moje pytanie? Słucham? Ile mandacików? Słucham? Ile? Alan, coś ze słuchem, coś jest nie tak, tak? Dlaczego ten wybór? Słucham? Dlaczego? Czy będziesz tu walczył? No, są takie pomysły. Ale na 17, nie, na 16? Słucham? A spotkamy się na konferencji Prime'u w poniedziałek? Słucham? Coś jeszcze dzisiaj będziesz sobie trenował, czy ile? Słucham? Ale obawiałeś się dzisiaj, jak widziałeś, że Mateusz nie zrobił uwagi, że do tej walki nie dojdzie, czy w ogóle miałeś taki plan w głowie? No, ale było dzisiaj grubo między wami. Pobijać się gdzieś tutaj jeszcze potem, czy nie? Nie, co? Będziesz kiedyś taki spokojny? Co? Będziesz kiedyś taki spokojny? Pojebany jestem troszkę. Wyczerpnogawkę, kurwa. Wyczerpnogawkę już, kurwa. Gdyby to nie był Betlik, to bym inaczej odpowiedział po swojemu, ale to jest Betlik, to muszę bardziej elokwentne wypowiedzi dawać. A to Czajcie, że ty piara po tym wywiadzie przestała przyjeżdżać na te gale. Przerosło ją to. Ten, co ten wywiad od pojebał. Boże, jaki wywiad odjebał. Człowieku, ile ty masz lat? 30 już, nie? Skończony. Tak, co? Widać. No, tak więc... A ty... Boże, kochany. Dobra, zacznijmy od samego początku. Czemu dzisiaj byłeś sam na scenie? Czemu? Bo nie ma dżemu. Jeszcze raz. Dobra, to gwarantujemy, że będzie Denis i jego tata. A teraz powiedz mi, jak myślisz, czemu ich dzisiaj nie ma w piątek? No bo jest weekend, tu początek. Żartuję. Marty, mnie ciągniesz za język. No stary, jestem dziennikarzem, zadaję ci pytania. W ogóle mnie to szokuje, że ciebie to dziwi, że ja cię pytam. Co? Maczuga. Widzowie napisali, no, że skoro cały czas chodzisz między innymi z tym, to znaczy, że jesteś niepewny siebie przed walką. Nie, po prostu zmieniłem taktykę, bo zawsze byłem taki rozkojarzony, głowie... No teraz jesteś bardzo skupiony, widać. Dla głowy troszkę daję odpocząć, tak więc rozkojarzony zawsze byłem, tak więc to troszkę... A teraz skupienie 100%. Tak, jest pełen skupienie, tak samo dzisiaj na treningu było. Jeżeli bym walił więcej teścia, to musiał, kurczę, to moja dziewczyna by za mną nie wytrzymała. Teraz wytrzymuje? Nie mam dziewczyny. To jakie dziewczyny mówisz? No to nie wiesz, no, ale nie walę teścia, tak więc... No może dlatego nie masz? Maczuga. No wiesz, nie znalazłem chuja na śmietniku, tak jak to się mówi. Nie wiem, nie sprawdzałem. No. Co tak się cieszy? No bo zawsze, że się przyprowadzały ze mną wywiad pojedynczo, teraz mam je was obydwie. A, to dlatego, że trójkąt? No, matematyka nie jest mi obca. Flashback. Ile to jest 3 razy 3 plus 2? No 3 razy 3, no mnożenie jest pierwsze, tak? Nie. Ja tutaj, nie, mnie nie pytali. Kurwa. Ja pierd... 3 plus 3 razy 2, no to 3, 5, ja nie wiem, kur... 3 razy 3 plus 2. 9... Pierdol, 11. Nie, kurwa. Jest ciężko z tego względu, że... Nie sądziłem, że ten alkohol będzie tak mocny. Jak się ustosunkujesz do tego, że ludzie śmieją się i nazywają cię Najman 2? A jak ciebie nazywają? Sanderka. Kiedy są twoje urodziny? 26 lipiec. Nie, bo to będą takie celebryckie urodziny. Znaczy celebryckie, takie, że będzie dużo znanych osób. Będzie takie naprawdę z pompą zrobione. 3 dni będą trwały od piątku do soboty. No, matematyka nie jest mi obca. Wiesz, no myślę, że po tej walce nikt nie pamięta tego, ile przyjąłeś, tylko każdy pamięta to, ile razy się podniosłeś po tym przyjęciu. Nieważne ile jesteś w stanie ciosów przyjąć, nieważne ile razy jesteś w stanie stać. Ważne. Słucham? Tyle, co się wydarzyło ostatnie trzy czasy, to wiem, kto jest, jak to się mówi, do kieliszka. Wiem, kto zostanie ze mną na dłużej. A na palcach jednej ręki, na palcach jednej ręki jestem w stanie ci określić się, kto zostanie ze mną na dłużej. A dziesiątki osób są, jak to się mówi, do kieliszka, do tańca i tak, a wiem, kto zostanie ze mną na dłużej. To jest moim przyjacielem i
a przyjaciela nie ocenisz po takiej sytuacji, który pomoże ci jak staniesz, tylko będziesz jeszcze śmiał, jak będziesz się staniesz, prawda? Prawdziwy przyjaciół, kurczę, mówię, poznaje się, nie to, że też, że w biedzie i który cię popcha dalej. Dzięki, Alan, dzięki tobie znowu czuję się trochę mądrzejszy. Teraz już wiem, że poza sercem klatce zostawia również puls. Kiedy ludzie stali w kolejce po rozmowę, wtedy stał po serce. Motrakarz miło posłuchać. Legenda głosi, że Alan w końcu usłyszał.